Paziowie księżnej. Księżna Lidia była piękną kobietą o czarnych włosach i bardzo skromnie ubraną. Głos miała głęboki i bardzo ciepły. Panie Szyprze, nie chcemy sprawiać kłopotu, mówiła powoli, patrząc na swego rozmówcę z sympatią. Wraz z księżną weszło na pokład 7 paziów. Młodych chłopców oddanych przez rodziny na dwór księżnej mazowieckiej, by uczyli się dobrych manier i poznali świat pod kierunkiem pary książęcej. Wraz z nimi wjechały kufry i skrzynie. To miał być rejs z Płocka do Warszawy. Zobacz, ile ci chłopcy mają rzeczy i ubrań. To nawet nasza Matylda tyle nie ma, szeptała zdziwiona Maria do Szypra. Gdzie my to wszystko pchniemy? Narzekał Chris, który zbijał płócienny namiot na pokładzie. Statek królowa Jadwiga w ciągu 2 dni zmienił się z pocztowego w statek wycieczkowy. Jednak wolę wozić przesyłki i paczki, marudził Marczu, skrupulatnie zapisując wydatki poniesione na przeróbki. Chłopcy w wieku od kilku do kilkunastu lat byli ubrani starannie, zgodnie z modą. Buty z noskami, białe rajtuzy i kaftany we wszelkich kolorach. Na głowach zaś mieli ogromne berety z pawimi piórami. Na czele gromadki zwykle kroczył najbardziej wygadany Daniel. Z uśmiechem patrzył na ludzi i złobuzerskim spojrzeniem przywitał się z Szyprem i załogą. Upłynęło trochę czasu, zanim opuścili przystań u podnóża tumskiej katedry. Płock jeszcze długo był widoczny za rufą. Wisła rozlana szeroko, z licznymi wyspami i zatoczkami, pozwalała na spokojną żeglugę w górę rzeki. Żagle spokojnie pracowały i statek pięknie wchodził dziobem na niewielkie fale. Po kilku godzinach na lewym, bardzo wysokim brzegu ujrzeli Wyszogród. Zamek i miasteczko bieliło się swymi murami. Cały dzień na wodzie, pełen nowych wrażeń, dał się pasażerom we znaki. I tuż po kolacji paziowie spali jak susły. Tylko księżna przy świeczce haftowała coś na niebieskiej szarfie. To dla odpoczynku i żeby myśli poukładać, tłumaczyła Matyldzie. A co to będzie? Dopytywała Matylda. Widzę, że wasz proporzec już wystrzępiony. To może zechcecie go zamienić na mój. Jesteście tacy uprzejmi i mili. Tylko proszę, nie zdrać nikomu. To ma być niespodzianka, oznajmiła księżna. Ruszyli o poranku w stronę Czerwińska, którego 2 czerwone wieże a to znikały, a to pokazywały się podróżnym. Zabawy na pokładzie było sporo. Jedni paziowie zabawiali księżną muzyką, inni grali w szachy. W kielichach krążyła modna i bardzo droga limoniada. Byli radośni i uśmiechnięci. Nie bardzo zwracali uwagę na sam statek i załogę. Kaprysili, wciąż dopytując, czy daleko jeszcze do celu. Marudzili, że słońca za dużo, albo że muszą trzymać porządek na pokładzie lub pomóc przy sprzątaniu swoich rzeczy. Kolejne kaprysy chciał powstrzymać surowy Chris, który pełnił funkcję bosmana. Ale przemiłym uśmiechem ostudziła go księżna Lidia. Daj spokój, Chris. To jeszcze dzieci. Może ja ci pomogę. Ten jednak nic nie odpowiedział. Jedynie z kabiny, gdzie gotował Waldemar, usłyszał donośny śmiech. A taki z niego surowy bosman niby jest, żartował z przyjaciela, że porządek musi być, a tu proszę. Wtedy do szamana podszedł Marczu i poszeptał coś do ucha. Ten kiwnął aprobująco głową. Po chwili padła komenda do sterującego chudego. Sternik, lewiej! Jest lewiej! Odkrzyknął sternik. Statek płynął na widoczny kant.
miejsce, gdzie woda przestaje być głęboka, a za nią jest mielizna. Hej, szyper, ale przecież chyba widzisz, pytał zaniepokojony Chudy. Widzę i rób, co mówiłem. Matyldo, poluzuj żagle, komenderował. Nie minęło kilka chwil, a statek dnem zaszurał o piasek i wbił się w piach. Załoga, początkowo zdziwiona sytuacją, w lot zrozumiała, co się dzieje. Wszyscy udawali, że są zajęci swoimi sprawami. Chris układał liny, Waldemar gotował. Chudy majstrował coś przy sterze. No, ale statek nie płynie, niecierpliwił się Daniel. Co teraz będzie? Załoga jest zajęta swoją pracą, oznajmił szyper. Hej, dziewczyny, chyba wy musicie wziąć się do spychania statku. Matylda i Maria już były w płytkiej wodzie, a także księżna Lidia, choć w sukni zsunęła się niepostrzeżenie do rzeki. Nigdy tego nie robiłam. Powiedz, Mario, gdzie mam pchać? Ale jak to? My mamy pchać? Pytał zdziwiony Daniel. Nie musisz. A potem opowiesz, że z tej przygody wyratowała was księżna i dwie flisaczki, drwiąco powiedział Chris. No, panowie, dziedzice fortun, galoty zdejmować, berety z pawimi piórami też będą wam zawadzać. I hopsa do wody, rozkazywał. Z ociąganiem weszli do rzeki. Z początku byli niechętni, ale zaczęło im się to podobać. Nareszcie dzieje się coś ciekawego, stwierdził żywo Daniel i siedmiu młodzieniaszków naparło na pięknie zdobiony dziób statku. Ale chłopcy, pchamy w jednym rytmie, komenderowała Maria. Wszyscy chłopcy razem. A ja? Spytała księżna Lidia. Uwaga, wszyscy chłopcy i jedna księżna na mój znak ejop, ejop, ponownie rzekła Maria. Zepchnęli wspólnie statek i jakby coś w paziach się przełamało. Zrozumieli, że statek to nie komnaty w pałacu. Chyba w końcu poczuli, że płyniemy razem i stanowimy jedną drużynę, cieszył się Waldemar, patrząc na chłopaków. Wieczorem przybili, by zanocować. Miejsce było szczególne. Cypel przy ujściu Narwi do Wisły. Dwie wielkie i szerokie rzeki łączyły się nieśmiało. Patrzcie, jak obok jasnej wody Wisły płynie czarna woda Narwi, pokazywał szaman zdziwionym chłopcom. Niebawem zapłonęło wieczorne ognisko. Tym razem Marczu opowiadał o swoim dzieciństwie w dalekiej Lubece i o przygodach i o tym, jak poznał szamana na brzegu morza. W ten sposób minęło im kilka godzin. Z drugiego brzegu dochodził dźwięk tęsknie grających skrzypiec i śpiew flisaków. Zasypiali pod rozgwieżdżonym niebem, a do snu kołysał ich szum dwóch niezwykłych rzek. Rano ruszyli w dalszą drogę do Warszawy. Paziowie próbowali grać na pogładzie w klipę, ćwiczyli uderzenie kijem w małą piłeczkę. Proszę przestać, bo coś rozwalicie, napomniał Chris. Nie trzeba było długo czekać, gdy trafiony piłeczką puchar księżnej wylądował w Wiśle. A mówiłem? Stwierdził z dezaprobatą Chris. Paziowie z przerażeniem spojrzeli po sobie. Co teraz zrobimy? Zapytał szeptem Daniel. Musimy się przyznać albo powiedzieć, że... Zaczął jeden z chłopców. Mam pomysł. Poukładajmy swoje rzeczy i zabierzmy się do sprzątania na statku, zarządził Daniel. W chaosie porządkowania łatwiej coś przypadkowo zgubić, rzucił. I po chwili, ku zdumieniu załogi, chłopcy zabrali się do porządków i czyszczenia. Co tylko było można. Statek i tak był czysty, więc nie był to wysiłek ponad ich siły. Paziowie jednak starali się stwarzać pozory wytężonej, braterskiej pracy. A co wam tak nagle się stało, że zaczęliście sprzątać? Już się nie bawicie? Zapytała zaskoczona księżna. No, wolimy pomóc załodze dla pożytku wszystkich, żeby nic nie zginęło, bąknął Daniel. Księżna zaczęła coś podejrzewać, jednak nie dała tego po sobie poznać. Tak, wspólny wysiłek rodzi braterstwo, stwierdził Chris. Niech pracuje, księżno. I tak cały dzień minął chłopcom na porządkach. Wieczorem zatrzymali się tuż przed Warszawą, a że było późno, szyper stwierdził.
rozpalmy ognisko i zjedzmy kolację, którą przygotował nam Waldemar. Jutro musimy być wypoczęci i silni, zarządził. A może ktoś wie, gdzie jest mój puchar, bo nie mogę go znaleźć? Zapytała z niepokojem księżna. Oj, przez te porządki zaginął w tajemniczych okolicznościach. Ale znajdziemy go, księżno, rezolutnie odparł Daniel. A jeśli się nie odnajdzie, odkupimy go. I jeszcze piękniejszy. Jeśli się nie odnajdzie? Cóż to za słowa? Pytała coraz bardziej zaniepokojona księżna. Po chwili jednak zapachniała kolacja, która skupiła uwagę wszystkich. Zabłysł także blask ognia, co natchnęło szamana do wspomnień. A więc opowiem wam, jak dawno, dawno temu pewien rudy młodzieniec w waszym wieku uratował syrenkę i czym to się dla niego skończyło. Zaczął. Opowieść szamana o czasach młodości wszystkim się podobała, ale nie dał się uprosić o kolejną. Czeka was jutro sprawdzian. Nie chcę, żebyście byli niewyspani. Dobrej nocy. Poranek był słoneczny i wiał delikatny wiatr z północy. Ruszyli wypoczęci i zadowoleni. Zadowoleni, że niebawem będą w Warszawie. No, teraz wszyscy do wioseł, a Daniel do steru. Przed nami czarci jar. Wskazał szaman na widoczną z daleka kipiel w zwężonej przez ogromną ilość kamieni rzece. Tu nie jeden statek się rozbił. Matyldo, pilnuj żagli. Muszą dobrze pracować. Miejsce to miało złą sławę wśród wiślanych żeglarzy i uchodziło za jedno z trudniejszych na całym szlaku. Woda pędziła niczym górski strumień, szumiąc i pieniąc się mocno. Gdzieniegdzie pojawiały się wiry, które potrafiły zakołysać i zmienić kurs nawet dużym statkom. Czarci jar był sprawdzianem dla młodych szyprów. Można było go pokonać tylko, jeśli nie wiał południowy wiatr. Z powodu wartkiego prądu i silnych podmuchów niemożliwe było szybko ten kawałek przepłynąć. I często statki musiały czekać na zmianę wiatru. Wiosłowali na początku lekko, by złapać wspólny rytm. Wiosła coraz składniej pracowały. Jeszcze niekiedy któreś zahaczało o inne, ale z każdym kolejnym ruchem chłopcom szło coraz lepiej. Nadawany przez siedzącą najbliżej rufy Marię rytm był bardzo płynny. Nie spieszcie się. Ważne, by wiosła pracowały razem. I dopiero przy wyjęciu z wody róbcie to troszkę mocniej, pouczał Chris. I nie ściskajcie ich tak mocno. Wyciągajcie je z wody równo z innymi. Mamy jeszcze kilkaset metrów. I róbcie wydech, jak ciągniecie wiosło na siebie. A nurt pędził coraz szybciej. Pobladła księżna patrzyła ze strachem na swoich paziów i pytająco patrzyła na szamana. Nie bój się, księżno, dadzą radę, odpowiedział bardzo spokojny szyper. Dał znak ręką sternikowi, by popłynął trochę prawiej do brzegu. I statek posłusznie skręcił w prawo. Brawo, Daniel! Tak trzymaj, na tę ogromną wierzbę, a potem dasz trochę w lewo, tylko trzymaj ster mocniej, żeby ci go nie wyszarpnęło. To mówiąc, zbliżył się do niego, by w razie czego pomóc. Wtem królowa Jadwiga uniosła nieco dziób i zaczęła płynąć wyczuwalnie szybciej, jakby dostała dodatkowego napędu. Daniel zrobił ogromne oczy i wzrokiem wskazał na rufę statku. Widzisz? Widzisz to, co ja? Spytał zaskoczony. Szaman podszedł do samej rufy. Wychylił się, by spojrzeć i uśmiechnął się. Co ty tu robisz, syrenko? Czyżbym cię wzywał? Maria, usłyszawszy to, spoważniała, a w sercu poczuła lekkie ukłucie. Przecież nikt jej tu nie prosił, rzuciła pod nosem. Szamanie, wyczułam przestraszone myśli księżnej i chciałam pomóc. Wiesz, my kobiety potrafimy porozumieć się bez słów. No, ale skoro tak... Po czym nabrała wody do ust, opryskała nią szypra i zaczęła się śmiać. Zanurkowała, a zaraz potem na głowie Marii wylądował pęk wodorostów.
Do twarzy ci w tej peruce, szepnęła syrenka. Po chwili ponownie zbliżyła się do szamana, plasnęła ogonem, opryskując go wodą. Roześmiała się i zanurzywszy się w fale, pomknęła niczym delfin obok lewej burty. Właśnie zbliżali się do kipieli, którą słychać było coraz bardziej. Załoga i pasażerowie w skupieniu wiosłowali, lecz ich oczy skierowały się ku brzegom, gdyż ukazał się im przepiękny widok. Warszawa. Zamek Królewski i Stare Miasto mieniły się w słońcu. Wpłynęli w kipiel na pełnej prędkości. Wzburzone fale uderzyły w dziób królowej Jadwigi. Spieniona woda poczęła chlapać na siedzących przy burtach, a rozpędzony statek parł do przodu napędzany wiatrem i wiosłami. Po wioślarzach widać było wysiłek niebywały. Dulki trzeszczały. Wydawało się, że napięte szoty żagli zaraz pękną. Maszt ugiął się nieco. Wytrzymaj, wytrzymaj, prosił go w myślach szyper. Statek niestety zaczął zwalniać i zwalniać, aż prawie stanął w miejscu. Jeszcze trochę, chłopcy, razem, równo, razem, równo, zachęcała Maria, a wioślarze, zachęceni jej okrzykiem, mimo zmęczenia, zdobyli się na wysiłek i statek wpłynął na spokojną wodę. Już popłynę na żaglu, rzuciła Matylda, trzymająca liny. Wyczerpani, ale dumni z siebie, ciężko oddychali. I widać było uśmiechy z ich małego triumfu. Padła komenda szamana. Wiosła precz! I te uniesiono do góry i rozłożono na pokładzie. Maria patrzyła z dumą na młodych chłopców i uściskała ich mocno. A teraz pokażcie ręce, pewnie bąble wam wyskoczą. Po spokojnej toni pocztowy statek sunął pod bordowymi żaglami, a nowo upieczeni flisacy, zadowoleni z siebie, przyjmowali gratulacje od szypra, sycząc cicho i dyskretnie, gdy ściskał im dłonie. Ze statku, który szedł w dół rzeki, ktoś do nich krzyknął. Zuchy! No szczyle! Ale zuchy! Szaman uśmiechnął się z zadowoleniem. No, młodzieży, dostaliście pochwałę od niebyle kogo. Szyper Mirosław. Nieskory jest do takich słów. Proszę, docencie to. A po chwili pomyślał głośno. Mnie jakoś nigdy nie pogratulował. Do uśmiechniętego szamana i Marii podeszła księżna Lidia. A ja na wasze ręce chcę złożyć podarunek ode mnie. Dla waszej załogi. Proszę tylko o wyrozumiałość. Jeśli ptaki na proporcu nie będą dość ładne. Proporzec był przepiękny. Trzy żółte żurawie na niebieskim tle wyglądały jak żywe. Byli zachwyceni pracą księżnej. To ja też, pozwoli księżna, coś wręczę na pamiątkę naszego rejsu, powiedział Marczu i wyjął pięknie ozdobioną mapę Mazowsza, na której ślicznie wymalował rzeki, zamki, miasta i puszcze oraz miejsca, gdzie biwakowali. Księżna ze wzruszeniem i dostojną wdzięcznością przyjęła podarunek. Statek szedł wciąż spokojnie pod jednym żaglem w stronę nabrzeża. Księżna siedziała po pełnym emocji wydarzeniu już spokojna. Siedziała na rufie statku, gdy nagle coś ją zaniepokoiło. Poczuła, że ktoś na nią patrzy. Obejrzała się i zobaczyła, że oparta o burtę syrena przyglądała jej się z sympatią. Ich wzrok się spotkał. W tym momencie syrena postawiła na burcie puchar. Czy to nie pani zguba, księżno? Po czym skinęła głową i zanurzyła się w toni. Jakież wielkie było zaskoczenie księżnej i całej załogi, gdy ujrzeli zaginiony kielich. Paziowie pospuszczali niepewnie głowy, jednak ich opiekunka uśmiechnęła się tylko. Teraz zrozumiała, co się stało i w jakich to tajemniczych okolicznościach zniknął puchar. Odzyskawszy swoją własność, nie miała powodu do gniewu. Chciała tylko podziękować syrenie, ale już jej dawno nie było. Wreszcie dopłynęli do celu. Na warszawskim brzegu czekał na nich książę Michał, który nie zważając na swój tytuł, złapał rzuconą linę i pomógł przycumować statek. Wsiadajcie do powozu. Stęskniłem się za wami,
zwrócił się do żon. Przywitał się też z załogą i spojrzał na paziów. Jeśli pozwolisz, księże panie, to my pomożemy sklarować liny na statku i pożegnamy się z załogą, powiedział Daniel, układając żagiel na rei. Niebywałe, jak to rzeka zmienia ludzi, moja żono. Popatrzył na Lidię, gdy jechali powozem. Mnie też wiele nauczyła. I zdaje się, że mam nowych przyjaciół, a ty nowych rycerzy. Zmienił się nieco też statek, bo w kajucie Marii nad drzwiami przymocowano 7 pawich piór.